Modlitwą za poległych w obronie polskości i ojczyzny uczczono Światowy Dzień Sybiraka. Obchody rozpoczęły się przy mauzoleum na cmentarzu parafialnym w Brzeźnicy, gdzie przy towarzyszeniu Orkiestry Dętej gminy Dębica złożono wiązanki kwiatów. Nie zabrakło również części artystycznej w wykonaniu młodzieży ze szkoły podstawowej w Brzeźnicy. A dziś przed tym symbolicznym pomnikiem niepodległości, męczeństwa, które zawiera ziemię z wielu zakątków tych smutnych momentów historii, gdzie również są miejsce związane z Katyniem, gdzie również jest tablica poświęcona temu miejscu, które przez wieki budziło wśród Polaków przerażenie Sybir. Przed tym miejscem modlimy się za wszystkich tych, którzy polegli, którzy już zmarli, prosząc o Boże błogosławieństwo dla tych, którzy cały czas pozostali, są świadkami historii. Mieszkańcy gminy Dębica i powiatu dębickiego, rodacy, słuchajcie wszyscy. Spotykamy się tu przy pomniku mauzoleum, w którym umieszczono urny z ziemią z 14 pól bitewnych świata, z miejsc mordu i zsyłki naszych matek i ojców. Dzisiaj chcemy i musimy oddać hołd tysiącom Polaków pomordowanych na dalekiej Syberii, w carskich lochach i kazamatach, w więzieniach NKWD i UB, za to, że byli patriotami. Jak wszyscy wiedzą, że szacunki, które są określane, to w czasie tych licznych wywózek zostało wywiezionych na nieludzką ziemię około 1 350 000 obywateli polskich. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że byli Polakami. Niestety, w 1940 roku zostaliśmy wyborni przez Związek Radziecki. Nasze rodziny, nasze matki i my dzieci zesłani na nieludzką ziemię z Węgry. Do 1946 roku to było coś okropnego. To była katorga, którą z trudem nie wszyscy przeżyli, bo wielu naszych Polaków tam zostało na tej nieludzkiej ziemi. My mieliśmy to szczęście, że przetrwaliśmy. I moi rodzice też. A ja miałam tylko 9 miesięcy, kiedy moją matkę wywozili na Syberię. Niestety dzisiaj jest nas tylko garstka, ale pamięć dalej mamy w naszych sercach. I robimy wszystko, czynimy, staramy, jesteśmy bardzo prężni i działamy pomimo tak nielicznej grupy. Bardzo ważna ze względów po prostu na przeżycia i pamięć, przeżycia po prostu tych ludzi, gdzie nie z własnej woli, z całymi rodzinami po prostu zostali przesiedleni na tereny północne, a później na Syberię. Ich przeżycia i niektórzy po prostu nie powrócili, zostali, względnie po prostu już umarli. No ale dzisiaj mamy ten zaszczyt, że jeszcze rozmawiamy z tymi, którzy przeżyli, czyli jest to takie spotkanie z żywą historią. Ja bardzo dużo pozycji książkowych, felietonów przeczytałem i chcę powiedzieć, że no, jest to duża zgroza, co ci ludzie z niezwłasnej woli po prostu tam się znaleźli i cieszę się po prostu, że ta uroczystość po prostu jest tutaj w gminie Dębica, w Brzeźnicy, bo zawsze powtarzam, pamięć to jest wartością ponadczasową. Ważna uroczystość, trzeba pamiętać o tych wszystkich ludziach, którzy zostali zesłani na Syberię nie tylko przecież w ostatnim czasie, czy w momencie wybuchu II wojny światowej przez władze już Rosji sowieckiej, ale wcześniej przez władze Rosji carskiej przez całe stulecia byli zsyłani. Potomkowie przecież powstańców mieszkali tam, później ich wnuki, prawnuki, a następnie do tych terenów byli wysyłani również, żeby zmarli tak naprawdę. No, tak jak powiedział dzisiaj pan dyrektor, albo czytał raczej w apelu poległych pan major,
To było więzienie bez krat, czyli takie miejsce, gdzie przywozi się ludzi, wysadza ich z wagonu i w zasadzie każe im się umierać, bo raczej trudno oczekiwać, że żyć. W związku z tym bardzo jestem szczęśliwy, że pamięć jest o tych ludziach kultywowana, że żyją jeszcze potomkowie tych ludzi, że niektórym udało się oczywiście całkiem sporej grupie wrócić. No i dzisiaj możemy na cmentarzu wspominać ich, wspominać tych, którzy na tym cmentarzu leżą, jako szczęśliwcy, którzy mogli w polskiej ziemi zostać pochowani. No i oczywiście modlić się i pamiętać o tych, którzy tam zostali. Nie tylko tych, którzy tam umarli, ale też tych, którzy są ich potomkami. Dzisiaj w trudnych warunkach Rosji żyją. Na pewno mają trudniej niż my tutaj w Polsce, więc pamiętajmy o nich. No i takie uroczystości swoją zawsze będziemy swoimi osobami, myślę. Będziemy jako osoby i publiczne, i prywatne na takich uroczystościach uczestniczyć. 17 września 1939 roku oddziały sowieckie wkroczyły na terytorium Rzeczpospolitej. Dopisując ten akt czwartego rozbioru i przyłączając się do wojny w pakcie z Niemcami. Sowieci byli w zasadzie trzecim polskim najeźdźcą, bo nie możemy zapomnieć, że drugim najeźdźcą już 1 września była Słowacja. Natomiast to, co Sowieci zrobili w czasie okupacji, wywożąc, deportując Polaków na nieludzką ziemię Syberię, mordując polskich oficerów inteligencji w Katyniu, jak również to, co zrobiono z naszym narodem po wojnie, mówimy tutaj o zniewoleniu komunistycznym, wymaga naszego upamiętnienia, naszej pamięci i troski kolejnych pokoleń o tę pamięć. Częścią uroczystości było spotkanie pokoleń, podczas którego wręczono odznaczenia państwowe i honorowe oraz zaszczytny tytuł zasłużony dla gminy Dębica. Kontynuujemy święto Sybiraka. Takie były założenia, że kolejne święto odbędzie się w Brzeźnicy. Tym bardziej, że na tym cmentarzu jest pochowany jeden z bardziej zasłużonych Sybiraków, jakim był Zbigniew Bogodzisz. Rada Gminy podjęła uchwałę, nadając mu tytuł zasłużonego dla gminy Dębica, bo takowym człowiekiem po prostu był. I dlatego połączyliśmy te dwie uroczystości i dlatego spotykamy się tu w Brzeźnicy. Jestem bardzo wdzięczny i władzom gminy, i organizatorom, że w dniu dzisiejszym przy obchodach Dnia Sybiraka raczyli zapalić te znicze też swojemu koledze Sybirakowi, mojemu ojcu, naszemu ojcu Zbigniewowi Godziszowi. Wszystkie odznaczenia sybirackie są symbolem, a tato został szczególnie uhonorowany i w dniu dzisiejszym otrzymamy od władz gminy tytuł, który Rada Gminy przyznała tacie, a mianowicie zasłużony dla gminy Dębica. Jest to niesamowite przeżycie. Po tylu latach i po tylu latach pracy taty tutaj zawodowej i społecznej, bo przecież organizował tutaj harcerstwo, organizował Izbę Pamięci, organizował w Dębicy i w Tarnowie Związek Sybiraków. Także jestem bardzo zadowolony i bardzo mi miło, że zostaliśmy w ten sposób uhonorowani. Nasz tata, a przez to imy cała rodzina. Była to druga część regionalnych obchodów Światowego Dnia Sybiraka. Uroczystości zainaugurowała msza święta w intencji zamordowanych, zmarłych i żyjących Sybiraków w kościele świętej Jadwigi w Dębicy. Złożono również wiązanki kwiatów na symbolicznym grobie Sybiraka na cmentarzu wojskowym w Dębicy.